Dzień dobry. To my wróciliśmy. Cześć. Tam Dorota Miesza. Tutaj gada Łazik Gawędziarz. Wracamy. O, tu jest jeszcze Pinia, tak? Siedzi tu, bo ciepło. Taką wiosnę mamy, że przyjechaliśmy tutaj w piękne słońce. A teraz chmury straszą, zimno, ciemno i do domu daleko. Ale no stwierdziliśmy, że wracamy. Z trochę zmienioną nazwą, nie będziemy już projektem Leśny Dziad, tylko będziemy Leśne Lenie, bo tak wszystko na leniwca robimy, trochę, w pewnym sensie. I będziemy nowe filmy tutaj wrzucać, więc serdecznie zapraszamy, dawajcie łapki w górę, suby, coś tam, nie wiem, co tam jeszcze się daje, ale fajnie by było, jakbyście nam pomogli trochę rozruszać ten kanał w komentarzach i w poleceniach i coś tam. A my będziemy starali się gdzieś latać. Rękę włożyłem tam, gdzie nie trzeba, sorry. I pokazywać, co się da. O, tutaj na przykład namiot Pinia, a na dole, na górze. Coś mi się dzisiaj wszystko... Odwróciłem się dzisiaj plecami do siebie. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale jakoś to zrobiłem. Ciężki dzisiejszy dzień jest trochę. Wiadro wisi tam na górze. To gdzieś w filmiku będzie. Nie wiem, czy w tym? To będzie oddzielny film, czy to będzie jak? Chyba... Nie wiem. Nie wiemy, bo nie wiemy, w jakiej formie. Nagrywamy trochę, bo my tutaj o dzisiaj sprzętu dużo, jak zwykle. No, bo na leniwca, nie? A tu się robi bulgocze. Tak, ten kiełbacha z warzywami po prostu. Szybki obiad. No, nasz Instagram też ożył, pewnie będą jakieś shorty. Nam wszystko będzie robiła Dorota. Ja będę, tak się umówiliśmy, że ja nagrywam w poziomie, a Dorota w pionie. I chciałem jeszcze powiedzieć, że jest jeszcze jedno miejsce, gdzie można oglądać materiały różne. Nasz Patreon. I wczoraj nagrywaliśmy jeden film, chyba cały trafi na Patreona jako taki właśnie... Co nam nie wychodzi, bo stwierdziliśmy, że wszystkie takie wpadki dziwne będziemy tam publikować, no, dla tych, którzy nas wspierają. A hejterzy, niech tam się z nas nie śmieją za bardzo. Na wczoraj nam nie wyszło nic. Z siebie już śmiejemy. Tak bardzo nam po prostu wszystko wczoraj nie wychodziło. Mocno wyszliśmy z wprawy. Gdzieś tam utknęliśmy w jakichś innych miejscach. Ja przez prawie rok siedziałem w teatrze. Więc nie było kiedy jeździć do lasu i tak jakoś się pozapominało, jak to wszystko działa. Więc trochę odkrywamy pewne rzeczy na nowo, będziemy testować wszystkie dziwne rzeczy, które mamy na nowo. Będziemy robić nowe rzeczy, takie jako ten garnek, bo to jest zwykły garnek taki gdzieś tam, czy to palenisko. A te wszystkie będziemy gdzieś tam opowiadać, więc zostańcie z nami. To tyle. Dzisiaj więcej nie pogadam. Pogadamy następnym razem. Pozdrawiamy serdecznie i... do następnego filmu. Hej.